Będziesz moja albo niczyja. Straszne okoliczności zabójstwa Joli. Przeraża, jak groził jej mąż. Bliscy, przyjaciele i znajomi wciąż nie mogą uwierzyć w okrutną śmierć 31-letniej Jolanty z Kartuz, województwo pomorskie. Ta dziewczyna, to był chodzący anioł, mówią o niej znajomi. Ustalenia śledczych są straszne. Miał zabić ją mąż, by zatrzeć ślady zbrodni, upozorował wypadek. Nowe ustalenia faktu porażają. Okazuje się, że Tomasz K. od dawna groził żonie i maltretował ją psychicznie. Tragedia rozegrała się na Kaszubach. W środę 10 stycznia w Mezowie, województwo pomorskie, w samochód stojący na przejeździe kolejowym wjechał pociąg. Początkowo wszyscy myśleli, że to wypadek, w którym zginęła 31-letnia kobieta, kierująca autem. Tragedia w Mezowie. Zabił żonę i upozorował wypadek. Niedługo potem na jaw wyszła szokująca prawda. To nie był wypadek, a Jolanta K. w okrutny sposób została zamordowana, a później upozorowano wypadek. Śledczy o zbrodnię podejrzewają jej męża, Tomasza K., 34 litry. Para była w trakcie rozwodu. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa żony i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratorzy są pewni, że 34-latek zamordował żonę, a później przewiózł ciało na przejazd kolejowy. Wyniki sekcji zwłok też są jednoznaczne. Tomasz K. zabił żonę, a ciało porzucił w samochodzie na torowisku. Kobieta miała głównie obrażenia głowy, które nie były następstwem wypadku komunikacyjnego. Były to obrażenia zadane obcą ręką tępym narzędziem. Jak ustalili śledczy, do zabójstwa doszło w salonie, w miejscu pracy kobiety, mówiła PROK. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jolanta została zamordowana w salonie fryzjersko-kosmetycznym w Kiełpinie, który prowadziła razem z siostrą. Podejrzany w celu ukrycia popełnienia czynu przewiózł kobietę w bagażniku i pozostawił w samochodzie na torowisku, w który następnie uderzył pociąg, podkreślała pani rzecznik. Mieszkańcy w szoku po okrutnym zabójstwie Jolanty. To był chodzący anioł. Okoliczni mieszkańcy są w szoku. Wszyscy dobrze znali Jolantę. Jej przyjaciele wciąż nie mogą uwierzyć, że kobieta nie żyje. To był chodzący anioł, bardzo dobra dziewczyna, mówi ze łzami w oczach pani Karolina, przyjaciółka Jolanty. Zawsze mówiłam, że miała serce na dłoni. Ona sama mogła nie mieć pieniędzy, a innym by oddała wszystko. Jeszcze na początku stycznia mówiła mi, Karolina, to będzie dobry rok, ja to czuję. Ja czuję, że w końcu mi się to życie ułoży, nie kryje smutku kobieta. Jolanta i Tomasz byli małżeństwem od niemal 10 lat. Pobrali się w sierpniu 2014 roku. Od kilku miesięcy byli w separacji, trwał rozwód. Z ustaleń faktu wynika, że mężczyzna miał problemy psychiczne. Korzystał z terapii, ale to nie wszystko. Podobno od dawna dręczył psychicznie swoją żonę. Kobieta zdecydowała o separacji, a do sądu trafił pozew o rozwód. To tylko rozwścieczyło Tomasza K. Tomasz K. od dawna miał dręczyć żonę. Straszył ją, że nigdy nie będzie szczęśliwa. Wygrażał żonie, że albo będzie jego, albo niczyja. Straszył ją, że nigdy nie zazna szczęścia. Nie mógł znieść myśli, że nie będą razem. Przebijał jej opony w samochodzie. Kiedy Jola się wyprowadziła od niego i od teściów, to ją nachodził. Kiedyś wybił framugę okna. Jola zgłaszała to na policję, mówią faktowi sąsiedzi Jolanty. Mówił, że jej życie jest skończone, ale nikt z nas nie wierzył, że chodzi mu o to, że ją zamorduje, przekazują nam znajomi 31-latki. Tomasz K. zajmował się budowlanką, ale podobno w żadnym miejscu pracy nie mógł długo zagrzać miejsca.